nie trzeba było lekceważyć przepowiedni. Wkurzyliśmy Faraona i zginiemy marnie. Au! Wcale nie wkurzyliśmy Faraona, to tylko zwykły strażnik. Znalazłeś lukę prawną. Jeśli masz język w gębie, jeszcze nie jest za późno. Cytat z Kaczora, Zysia. I po co te nerwy? Wszystko da się wyjaśnić. Chcieliście ukraść tam skarby. Ależ nigdy w życiu! Jestem nowym Faraonem, może o mnie słyszałeś? Zyra, władca wszystkich faraonów, czyli szef twojego szefa. Lepiej nas wypuść, zanim się rozgniewam. W życiu tego nie kupi. Faraon faraonów, tak? To Dra jest najwyższym władcą. Wrzucę was w otchłań wiecznych krzyków. Nie myślałam, że zginę w jamie z kolcami. Chociaż nadzieję miałam. A teraz krzyczcie całą wieczność albo do upadku na dno. Hej, chwileczkę! Nie możesz tego zrobić z pewnego bardzo ważnego powodu. A ten ważny powód to, że... Że najpierw powinna się tu odbyć uroczysta ceremonia. Nie widzę narzędzi do mumifikacji ani księgi umarłych. Ty na pewno masz papiery na kapłana? No nie, ale... Rzucanie w otchłań wymaga obecności kapłana. Sorry, ale takie jest prawo. Tak, wszyscy o tym wiedzą. Sprawdź na tym zwoju, jak na mnie wierzysz. Pa! Hej! Wow, nieźle wymyśliłaś tą ściemę z ceremonią. Nie, to wszystko prawda. Chwila, próbowałaś mu pomóc w zgładzeniu nas? Jak chcą mnie złożyć w ofierze, to niech to zrobią porządnie. Oszuści, wracać tu! Dzięki mnie jesteśmy wolni. A za każdym razem, kiedy ty wyskakujesz z patentem Zyzia, wpadamy w większe kłopoty. Bo tutaj wszystko jest jakieś pokwakane. Widzisz? Ptak, ptak, inny ptak, wąż, liść. Bez sensu! To, że czegoś nie rozumiesz, wcale nie znaczy, że... Ha! Faktycznie, to wszystko jest bez sensu. Ten ptak patrzy mi w tą stronę. Tajne przejście!